Niech będzie uwielbione imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Cieszę się, że zawsze tak gorąco odpowiadacie, ponieważ jestem przekonany o tym, że ja stoję na tym miejscu ze względu na Niego i my wszyscy jesteśmy na tym miejscu właśnie ze względu na Niego. Więc powinniśmy się tak pobudzać do tej wiary w to, że jesteśmy tutaj ze względu i dla Niego i ze względu na Niego. Kochani, niczym przejdziemy do Bożego Słowa, ponieważ chciałbym jeszcze gorąco wspólnie razem z wami zawołać do Boga, aby mówił do nas, aby to Słowo działało skutecznie w naszych sercach. Przez następne półtorej godziny będziecie siedzieć, więc powstańmy jeszcze raz, aby się modlić. Halleluja. Kochani, zawołajmy wspólnie razem do Boga. Panie, dziękujemy Ci, że masz Słowo życia dla nas. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz Słowo życia. Ty masz Słowo, które obdarowuje życiem, które darzy mądrością, które daje poznanie. A naszym pragnieniem jest stanąć przed obliczem Twojego Słowa i karmić się dzisiaj. Uwielbij się poprzez tą usługę. Przyjmij chwałę, Panie, poprzez tą usługę. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Halleluja. Halleluja. Tak, Panie, dziękujemy Ci. Halleluja. 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 Oto stoję u drzwi i przyjdę wkrótce. Oto stoję u drzwi, a zapłata moja jest wraz ze mną. Wejrzyj w swoje serce. Wejrzyj w swoje serce. Stań przede mną, bo przysiągłem na swoją prawicę i wykonam to. Przyjdę wkrótce. Przygotuj się, wejrzyj w siebie i stań przede mną. Halleluja. Amen. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za to, że dzisiaj, tego nowego dnia, możemy zwracać swoje oczy ku Słowu, które, tak jak już powiedziałem, darzy życiem. Nie ma drugiej takiej księgi, nie ma drugiego takiego elementu, które może dzisiaj nas nakarmić, jak Boże Słowo, jak Słowo Boga, które przecież chcemy dzisiaj zgłębić. Otwórzmy wspólnie razem Księgę Jakuba, 5 rozdział od 7 do 8 wiersza. Ten fragment mówi bardzo wyraźnie o przyjściu Pana, o Jego powtórnym przyjściu. Ten fragment jakby zaznacza pewną myśl, do której powinniśmy się przyzwyczaić. Z jednej strony chce nas pocieszyć, z drugiej strony zainspirować do pewnej postawy w kontekście Jego powtórnego, rychłego przyjścia. Czas leci. Jedni stają się wujkami, inni stają się dziadkami, jeszcze inni rodzicami. Czas leci, przyjście Pańskie jest bliskie. On przychodzi. Jestem o tym pewien. Zresztą ci, którzy spędzają czas wspólnie z nami na szukaniu Bożego oblicza i zanurzaniu się w Bożym Słowie na wtorkowych nabożeństwach, doskonale wiedzą, jak ten czas jest blisko, ponieważ rozważamy ten temat. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje. Dlaczego? Mamy umacniać swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie, bo On jakby nadchodzi, to Słowo chce nam o tym powiedzieć, On nadchodzi, tak, to jest prawda, stoi już u drzwi, przychodzi Pan, a więc umocnijcie serca swoje. I kiedy rozważymy te dwa wersety tak wnikliwie, zauważymy, że całość jest jakby przeniesiona na to najprostsze miejsce, do którego tak mało ludzi zagląda. Na rolę. Tam gdzieś na pola, na których rośnie zboże, na pole, które ma wydać pewien owoc. Całość tego wielkiego, majestatycznego przesłania jest przeniesiona na zwykłe pole rolnicze. Ale tam z tego pola płynie niezwykła mądrość, którą Bóg chce dzisiaj nas nauczyć. Kiedy rozważymy tak wnikliwie ten werset, to ja przede wszystkim wyszukuję w tych kilku słowach tą jedną kapitalną myśl oprócz przyjścia Pańskiego,
to to, że Bóg zainteresowany jest naszym wzrostem, naszym wzrastaniem, oczekiwaniem na owoc, wzrastaniem. Kiedy przemyślimy przez chwilkę, co towarzyszy takiej pracy na roli, to z tego wersetu dowiemy się bardzo jasno, że ma przyjść wczesny deszcz, ale też ma przyjść późniejszy deszcz. I kiedy myślimy o wcześniejszym, o tym wczesnym deszczu, to wyobrażam sobie tego rolnika, tego farmera czy tego siewcę, który zasiał ziarno na pole i oczekuje z niecierpliwością, aż spadnie najpierw wczesny deszcz. Dlaczego? Bo ten wczesny deszcz ma potencjał i moc, aby uruchomić życie w tym ziarnie, aby rozpoczęła się przygoda dla tego ziarna, aby ono mogło zacząć wzbijać się w górę, aby poczuło tchnienie życia. Ten deszcz, który ma stąpić na to ziarno, ten pierwszy deszcz, którego tak wszyscy wyczekują, ma przynieść życie. Ma to obumarłe, śmiertelne, martwe wówczas ziarno pobudzić do wzrostu, do życia. Dać impuls do powstania, do życia. I kiedy wielokrotnie przechodziłem przez miejsca, w których zboże wzrastało, to był lipiec, to był czerwiec, to były te pola, ten czas, teraz już jest po wszystkim. Ale wówczas, kiedy przechodziłem przez te pola, zainteresowało mnie to, przecież tak wiele razy to widziałem, że te pola, które powinny być złociste, są zielone. Tak to już jest, przecież zboże, które wzrasta, najpierw jest zielone. Najpierw tak nieśmiało wzrasta do góry, ale nie przypomina tego, co chcemy zebrać. Nie przypomina kształtem, wyglądem tego, na co oczekujemy. Jest jakby w połowie drogi. Czeka na późniejszy deszcz. Czeka, aż spadnie następna kropla, która ma potencjał nadać mu kształt. Ten deszcz, który ma potencjał do tego, żeby nadać smak, wygląd, przygotować na żniwo. I to jest ta kapitalna i kluczowa myśl tego wersetu. Wczesny i późny deszcz. Jak bardzo ważne są te elementy w naszym życiu. I powiem już tak bardzo jasno, aby nikt nie, gdzieś tam nie dryfował po swoim rozważaniu tego fragmentu. Wczesny deszcz, jeśli przełożymy to na życie chrześcijańskie, dotyczy nawrócenia. Dotyczy ożywienia, dotyczy tego Bożego tchnienia nad ludzkim życiem, które uruchamia go do Bożego życia. Uruchamia go do życia z Bogiem. Jest wiele takich przykładów w Biblii, ale przecież to jest myśl Nowego Testamentu. Zresztą to jest myśl Boga, aby w martwe, śmiertelne ciało tchnąć Boże ożywcze tchnienie, życie. Taki jest zamysł Boga. Więc tak skrótowo wyjaśniłem te dwa elementy. I chciałbym, abyśmy zwrócili swoje oczy już teraz, rozważając pokrótce te dwa wnikliwie elementy. A więc ten pierwszy wczesny deszcz. I kiedy ci, którzy uczestniczą na wtorkowych nabożeństwach, i słyszeliście, rozważaliśmy wspólnie razem Dolinę Suchych Kości. Zapowiadałem to w ubiegły wtorek i jakby chciałem was zainspirować do tego, abyście wejrzeli w Księgę Ezechiela. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z ksiąg, która ma tak wiele nowotestamentowej treści. W wielu księgach nie znajdziemy tego, co znajdziemy w Księdze Ezechiela. Dam wam przykład i udowodnię to, o czym mówię. Kiedy otworzymy 36 rozdział, 26 wiersza Księgi Ezechiela, 26 wiersz Księgi Ezechiela, przeczytamy słowa, które już dzisiaj padły na tym miejscu. Nie wiem, czy brat pastor się spodziewał, że dzisiaj o tym będzie mowa, ale już to zapowiedział. I dam wam serce nowe. Taki jest Boży zamysł. I ducha nowego dam w wasze wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Czyż to nie pachnie nowym życiem? Czyż już z daleka nie widać, że chodzi o coś zupełnie nowego, zupełnie innego niż do tej pory?
Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszelkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby i klęski głodowej wśród narodów. I teraz te dwa wersety. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu. Wtedy jakby wejrzycie w siebie, wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre. I będziecie się brzydzić samych siebie. Ja nie wiem, jak dzisiaj głosi się Ewangelię. To znaczy wiem, jak w wielu miejscach głosi się Ewangelię. Ale w tak niewielu miejscach głosi się, że człowiek powinien się obrzydzić swoim życiem. Że człowiek, że pokuta przychodzi, przecież to jest pokuta. Przecież to jest coś, czego żałujemy. Coś, co wspominamy jako niechlubną część naszego życia. Więc obrzydzamy się do tego, co stare. Do tego, co do tej pory czyniłem. A więc taki jest Boży zamysł, jeśli chodzi o nowe życie. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre. I będziecie brzydzić się samych siebie i z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Dzisiaj w wielu miejscach głosi się Ewangelię, że jesteś wspaniałym człowiekiem. Że jesteś kochanym człowiekiem, pięknym człowiekiem i tego, czego jeszcze tylko w tym całym twoim pięknie brakuje, to Boga. Ale mi się wydaje, że to nie jest Ewangelia. Ewangelia rozpoczyna się od całkowitego uświadomienia sobie swojego stanu. Tak jak wielu ludzi wówczas, kiedy Jezus chodził po ziemi, przed obliczem Bożego Syna uświadamiali sobie marny swój stan. I wtedy wiedzieli, że u Niego jest rozwiązanie. Kiedy ślepy człowiek, gdzieś tam poskramiany przez innych, aby już nie wołał, doskonale rozumiał, że jest ślepy, nie udawał człowieka widzącego, doskonale zrozumiał, że jest ślepy i wiedział, że w tej swojej ślepocie może liczyć na Bożego Syna. Tak wielu ludzi wówczas, grzeszników, doskonale było świadomych swojego stanu i dlatego mieli odwagę przyjść i powiedzieć: Panie, zmiłuj się nade mną. Jak wielu ludzi dzisiaj woła o zmiłowanie? Czy może woła o to, żeby po prostu jakieś Boże plany się wypełniły w ich życiu? Przecież tu chodzi o zmiłowanie Boże. Chodzi o pojednanie z Bogiem. A więc będziecie się brzydzić samych siebie. Dalej cytowany był fragment już we wtorek. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania domu izraelski. A więc tym pierwszym podłożem, jakby polem startu jest uświadomienie sobie swojego stanu. Więc człowiek jest zły, Bóg jest dobry. I jakoś to trzeba pogodzić. Pogodzenie przyszło w osobie Bożego Syna. A więc jest ta myśl obrzydzenia się swoim życiem. Ale Pan Bóg obiecuje, że jest zainteresowany tym, aby nie pozostawić człowieka w takim miejscu. Owszem, oczekuje tego, że człowiek zrozumie, w którym się znalazł miejscu i obrzydzi się sam sobą, bo człowiek powinien się obrzydzić sam sobą. Kiedy myślę wstecz, patrzę na swoje życie i widzę te wszystkie rzeczy, z których Bóg mnie uwolnił. Tak, wymiotować się chcę. Jest to w moim sercu, to obrzydzenie z powodu tego, ponieważ brzydzę się tym, dlatego, ponieważ zajaśniało mi Boże oblicze. Jak cenne ono się okazało. Cytowałem już kiedyś ten przykład Charlesa Spurgeona, który mówił o tym, czym jest prawdziwe nawrócenie. Mówił wówczas, że gdybyśmy tak postawili świnię w centrum naszego zgromadzenia i naprzeciw niej postawili dwa miejsca jedzenia, można to tak nazwać. Więc w jednym miejscu postawilibyśmy wiadro z pomyjami.
A w drugim miejscu postawilibyśmy ten oto pięknie zastawiony stół jakimiś potrawami, sztućcami, zastawą stołową, tym, czym człowiek się chlubi. I wówczas spuścilibyśmy tak wolno tą świnię, wygłodniałą świnię. Każdy z nas może powiedzieć, w które miejsce ona by poszła. Prosto do tych odrzutów, tej zgnilizny. Prosto do tego, na co człowiek nie chciałby nigdy patrzeć. Bo to robi świnia. Świnia takimi rzeczami się karmi. Ale to nie jest jeszcze Ewangelia. Wówczas, kiedy miałbym taką moc uczynić z tej świni nagle człowieka, z całą świadomością ludzką, z całym myśleniem ludzkim, z jego uczuciami, stałby się wówczas w pełni człowiekiem. Czy nie powstydziłby się swoim wyborem wówczas? Czy nie popatrzyłby mi w oczy, prosto w oczy i nie poczuł ogromnego wstydu w związku z tym, czym się karmił do tej pory? I czytając to porównanie tego wielkiego Bożego sługi, on wówczas na koniec zadał pytanie. Drogi czytelniku, czy drogi słuchaczu, czy doświadczyłeś takiej chwili? Bo jeśli nie doświadczyłeś takiej chwili, to być może jesteś w ogóle poza Ewangelią, poza dziełem Ewangelii. A więc to jest nawrócenie, to jest nowe życie. I tak jak już powiedziałem, Bóg zainteresowany jest dać nowe serce. I nowe serce, drogi słuchaczu, to Boże nowe serce bije inaczej niż to dotychczasowe, kamienne ludzkie serce. Ono chlubi się innymi rzeczami. Ono zainteresowane jest innymi rzeczami. Ono kocha inne rzeczy. To nie jest stare, przykryte serce jakąś formą, jakąś przynależnością do Kościoła. To jest nowe, odmienne, zupełnie inne serce. To jest Boże serce. W innym miejscu w Księdze Ezechiela czytamy: i dam wam nowe serce i dlatego mnie poznacie. Nie da się poznać Boga starym sercem. Nie da się poznać Boga w ten sposób. Aby poznać Boga, to kim jest, człowiek musi doświadczyć nowego serca. To kamienne, stare, zgorzkniałe, zainteresowane czymś innym serce musi być zastąpione nowym, mięsistym, prawdziwym Bożym sercem. To jest Boże dzieło odrodzenia. Wydaje mi się, że najpotężniejszym znakiem nowego życia w życiu chrześcijanina jest to, że ma nowe serce, że ma inne serce, że już nie kocha tych rzeczy, które kochał do tej pory, że potrafi brzydzić się tym, co kochał do tej pory. To są zupełnie przeciwstawne serca. Stare serce kochało rozpustę. Stare serce kochało imprezy alkoholowe. Stare serce chełpiło się wojażerką, ile kto wypił, jakim kto nie był bohaterem. Stare serce takimi rzeczami się chlubiło. Stare serce chlubi się tym, jak okantowało urząd, jak okantowało szefa, jak okantowało jeszcze innych rzeczy. Tym się stare serce chlubi. I człowiek czuje się bohaterem, że wykombinował coś. Tym się chlubi stare serce. Ale nowe serce rozumie, że to, co czym się chlubiło do tej pory, powinno się brzydzić. Powinno się brzydzić. Można mówić o nowym sercu bardzo dużo. Ja bym chciał jednak iść dalej. Muszę powiedzieć o tym, że musi serce być nowe. Nie można Boga dodać do starego serca. To jest takie teraz, można powiedzieć, młodzieżowe, co powiem, ale Bóg nie może być jakąś dodatkową aplikacją w życiu. Młodzi będą wiedzieć, o co chodzi. Dzisiaj w dobie elektroniki, smartfonów i innych urządzeń ściągamy, pobieramy i napełniamy swoje życie i otaczamy wieloma rzeczami. I gdzieś tam pośród wielu bezbożnych rzeczy pojawi się Biblia. Nie może tak być. Nie może tak być. Bóg ma być tym, który wyznacza rytm wszystkim innym rzeczom w naszym życiu. On jakby jest sensem. Tak, On jest sensem naszego życia. Więc
przekładając to na taki młodzieżowy obraz, na mój obraz, nie może być tak, że otoczony jestem wieloma innymi rzeczami i w pewnym momencie stwierdzam, że tego, czego w moim cudownym, wspaniałym życiu brakuje, to jest Bóg. Nie może tak być. Bóg ma być sednem sprawy. On ma wyznaczać rytm, smak, kształt wszystkiemu, co jest w moim życiu. Człowiek musi umrzeć dla starego życia. To zostało dzisiaj już powiedziane. Czy ten obraz z pola nie mówi także o tym, że ziarno najpierw obumiera? Że ziarno, kiedy jest rzucone, nie wzrasta od razu, ale musi jakby obumrzeć. Otacza się jakąś skorupą, na ludzki sposób umiera i nic z tego nie będzie. Ale przychodzi deszcz ożywienia, przychodzi nowe serce i przychodzi wzrost, rozpoczęcie drogi za Bogiem. Ale na tym się nie kończy. I z przykrością muszę powiedzieć, że wielu ludzi na tym skończyło. Na tym wczesnym deszczu. Nie chcę teraz wdawać się w jakieś szczegóły, jak to mogło wyglądać, ale wydaje mi się, że życie chrześcijanina, jestem o tym pewien, to jest wzrost. To jest rozpoczęcie drogi, ale także podążanie za tą drogą bez przerwy. Pan Jezus, kiedy powołał uczniów, nie powiedział: chodźcie dzisiaj tylko za mną, a jutro sobie idźcie w swoją drogę. Pokażę wam coś, zapomnijmy o tym i idźcie sobie dalej. Powiedział: chodźcie za mną. I dalej mówił: kto idzie za mną, kto bez przerwy idzie za mną, będzie miał światło życia w sobie. Kto bez przerwy postępuje, idzie dalej. Dlatego, że czytamy w Księdze Ezechiela znowu, w 27 wersecie, w tym samym miejscu, że oto tak, Pan chce dać nowe serce, ale też chce dać nowego ducha, nowego ducha, nowego ducha. To mojego ducha dam do waszego wnętrza. I co ten duch chce wykonywać przez nas? Do czego chce nas inspirować? Do dzieła. Do wzrastania, do dzieła, do przynoszenia owocu, aby wykonywać przykazania i przestrzegać praw Bożych. Powiem dzisiaj śmiało, że jeśli człowiek pozbawi się tej wspaniałej nowiny o Duchu Świętym w swoim życiu, będzie mu brakowało tego inspiratora i mocy do zwycięskiego życia, do postępowania naprzód, do życia w zwycięstwie. Nigdy, ja doceniam sobie to, że był taki moment w moim życiu, kiedy tak bardzo pragnąłem i Duch Święty stąpił na mnie. I od tamtej pory wiem, że wiele rzeczy się zmieniło, ale tą jedną najwspanialszą rzeczą, której doświadczam aż do dnia dzisiejszego, jest postępowanie w uświęceniu. I wiem, że bez Ducha Świętego nie byłbym w stanie zrobić ani kroku w tym kierunku, aby przygotowywać się na przyjście Pana. Dlatego dzisiaj moim wezwaniem jest także, jeśli nie doświadczyłeś nowego serca i twoje serce ciągle jeszcze chełpi się tym, czym powinno się brzydzić, powinieneś wejrzeć w siebie. Powinieneś stanąć przed Bożym Słowem, przed Bogiem i wejrzeć głęboko w siebie. Gdzie ja jestem i dokąd ja zmierzam? Ale też drugim moim wezwaniem, moim poselstwem jest, aby zapragnąć Ducha Bożego w naszym życiu. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, otworzymy sobie 9 rozdział, 31 wiersz. Zrozumiemy, jak ważna i istotna jest osoba Ducha Świętego do tego, aby pomnażać, aby wzrastać, aby przynosić owoc. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i przez co wspomagany był ku pomnożeniu. Przez Ducha Bożego, nie poprzez swoje jakieś trudy i wysiłki, chociaż mieli ich wiele. Wspomagany Bożym Duchem. Odczytuję to jako niezbędny element funkcjonowania Kościoła, naszego zboru i wielu innych zborów i także naszego osobistego życia ku pomnażaniu, ku owocowaniu. Chciałoby się zacytować to, co Pan Jezus powiedział. Nie jesteśmy w stanie nic bez Niego
uczynić. Nie jesteśmy w stanie owocować bez Niego. Nie jesteśmy w stanie przynosić owocu i pomnażać w swoim życiu to, co powinno być pomnażane bez Niego. Rzymian, 15 rozdział, 13 wiersz. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję. Przez co możemy obfitować? Przez co możemy obfitować? Przez Bożego Ducha, przez Ducha Świętego jesteśmy w stanie obfitować w to, o czym naucza apostoł Paweł. Abyście obfitowali. Kiedy otworzymy Ewangelię Jana, 10 rozdział, 10 wiersz, czytamy te znamienne słowa, które z przykrością wielu ludzi opacznie zrozumiało. I dzisiaj głoszą coś, co ja nazwałbym odważnie herezją. Jest napisane, że Pan Jezus przyszedł dać życie owcom i aby to życie miało pewien charakter. Aby to życie było jakie? W obfitości, obfitowało. I wielu ludzi będzie dzisiaj głosiło, że Bożym standardem jest, abyś miał mnóstwo pieniędzy, bo to jest Boża obfitość. Abyś mógł otaczać się wieloma rzeczami. Bo to jest to obfite życie, które Pan Jezus przyniósł. Ja z tego miejsca odważnie powiem, że wcale ten fragment o tym nie mówi. Mówi o obfitym życiu wewnątrz człowieka. Mówi o obfitości duchowej. Powiem, że wielu ludzi, którzy nic nie mają w życiu, mieszkają gdzieś tam, nawet nie wiem gdzie, żyją gdzieś w jakichś buszach, są prześladowani i mogą powiedzieć, ja nic nie mam. Ale powiedzieliby, że mają, ja bym mógł o nich powiedzieć, że mają tak obfite życie w sobie, jakiego by pozazdrościło wielu z nas im. Z tego wnętrza wypływają wody życia. I o tym mówi Pan Jezus. Jak można sądzić, że Pan Jezus chce, abyś miał mnóstwo pieniędzy, jak On sam powiedział, że cierpieć będziecie i świat będzie was nienawidził. I sam dał przykład swojego życia. Oczywiście wielu z nas jest obdarowanych i dzięki Bogu, że On wybiera, komu obficie błogosławić w ten sposób. Dzięki Bogu, że On wybiera, komu nie obficie błogosławić w ten sposób. Bo wielu z tych, którzy by w ten sposób mogło być obdarowanych, mogłoby wylądować na bezdrożach pychy i miłości do mamony. A więc ten temat to jest osobny temat. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że obfite życie przychodzi przez obfite namaszczenie, obfite błogosławieństwo, obfitą obecność Bożego Ducha. I tego potrzebujemy, aby żyć obficie. Obecności Bożego Ducha. Chciałbym zacytować to, co cytowałem we wtorek, ponieważ wspominany już Charles Spurgeon, ten kaznodzieja londyński, wypowiedział takie oto słowa o Duchu Świętym. Cytuję. Kolejnym wielkim dziełem Ducha Świętego, które nie zostało jeszcze wypełnione. On głosił w XIX wieku, więc jeszcze przed tymi wszystkimi wydarzeniami, na które my patrzymy już z perspektywy czasu. Czasem wydaje mi się, że robimy błąd, że patrzymy z perspektywy czasu na to. Bo dzisiaj jest dzień i to dalej trwa. Kolejnym wielkim dziełem Ducha Świętego, które nie zostało jeszcze wypełnione, jest sprowadzenie chwały dni ostatnich. Tak mówił wówczas Charles Spurgeon. Za kilka lat on, który nie wiedział jeszcze, jak nawet to się stanie, mówił, prorokował w Bożym Duchu. Za kilka lat, nie wiem kiedy i jak, Duch Święty zostanie wylany w zupełnie inny sposób niż obecnie. Nadchodzi bowiem godzina, a może już nadeszła, gdy Duch Święty zostanie ponownie wylany w tak wspaniały sposób, że wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Oczy mi promienieją na myśl o tym, że jest bardzo możliwe, iż dożyję dnia, w którym zobaczę wylanie Ducha, gdy synowie i córki Boże będą prorokować, młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnili. To wiemy, skąd zaczerpnięte są te słowa. Ale ten człowiek w swoim
obcowaniu z Bogiem zrozumiał, że nadchodzi czas, kiedy Pan Bóg zaznaczy swoją obecnością i wylaniem swojego ducha, da jakby, ustawi pewną wskazówkę na zegarze, oto dni ostatnie, wylewam swojego ducha na was, chcę was napełnić swoim duchem. I tak się zaczęło dziać. Ten już będący u Pana człowiek na pewno cieszyłby się z tego, z czego my doświadczamy, skoro oczy mu już promieniały na myśl o tym, co ma nadejść. Kochani, kiedy rozważaliśmy Dolinę Suchych Kości, ja wówczas powiedziałem, że wskutek Bożego Ducha nie było na całym obliczu ziemi bardziej ożywionego miejsca niż Dolina Suchych Kości. Ponieważ taką ma moc Duch Boży. Taką ma moc ożywcze tchnienie. Wiemy, uczymy się tego i wiemy, że Dolina Suchych Kości mówi o Izraelu. Ale wiemy, że jeśli mówimy o ożywczym tchnieniu, nie musimy mówić tylko o Izraelu. Wiemy, że ożywcze tchnienie i Duch Święty dotyka także i nas. I chce dotknąć także i nas. Pewnego dnia Pan Jezus stanął w wielkim święcie, podczas Wielkiego Święta i powiedział, zawołał wręcz do ludzi, kto pragnie, niechaj przyjdzie i pije. Kto ma w swoim sercu pragnienie, nie jakąś ochotę, nie jakieś zwykłe chcenie. Kto ma pragnienie, pragnienie, które powoduje, że jeśli się nie napijesz, umrzesz. To jest prawdziwe pragnienie. Pragnienie ma człowiek, który jest na pustyni i który nie widział już od długiego czasu wody. To jest pragnienie. Wiem, że gdybym poprosił tutaj wielu ludzi, którzy by mówili świadectwo tego, w jaki sposób Duch Boży ich napełnił, wiem, że w każdym przypadku zaczynałoby się od tego, że było pragnienie. Że było pragnienie w sercu. To nie przyszło tak, bo kaznodzieja nagle wymyślił w niedzielę, żeby o tym mówić i no dobra, w końcu skoro o tym jest mówione, to niech tak się stanie. Nie wierzę w takie rzeczy. Wierzę, że przychodzi napojenie, duchem przychodzi wskutek pragnienia. Pragnienia w sercu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ już czas ogranicza mnie. Nie będę półtorej godziny mówił, to był żart na początku. Kochani, dlaczego o tym mówię? Ponieważ to wszystko zostało powiedziane w kontekście przyjścia Pańskiego. Wczesny i późny deszcz został powiedziany w kontekście rychłego i bliskiego nadejścia Pana. Abyśmy mogli stanąć przed Nim z odkrytym obliczem, z głową podniesioną w górę, oczekiwać w taki naturalny sposób, bez lęku i bojaźni, musimy przeżyć te dwa elementy. Musimy doświadczać tych dwóch elementów, a więc nawrócenia, bo bez tego nie można mówić w ogóle o społeczności z Bogiem, obrzydzenia się swoim życiem i otrzymania nowego Bożego serca, które uruchomi nowe życie w sercu człowieka, ale po drugie, musimy doświadczać owocowania w naszym życiu, wzrastania, postępowania w Duchu Bożym, abyśmy na dzień Pana mogli być przygotowani. Bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, którzy w duchu postępują, nie w ciele, są dziećmi Bożymi. A więc to jest taka zachęta, abyśmy do tych dwóch elementów się przyjrzeli. Ja wiem, że na tym miejscu być może jest osoba, która naprawdę musi wejrzeć w siebie, wejrzeć w swoje serce. Czy to serce jest nowym sercem? Czy to jest to Boże serce? Bo jeśli nie, to jest naprawdę wielki problem. Bo pewnego dnia ci, którzy należą do Niego, będą przed Nim, aby być już na zawsze z Nim. A Ty, który tego serca nie masz, staniesz przed Nim, ale nie po to, aby być z Nim na zawsze. Ale z przykrością o tym mogę powiedzieć, bo tak naucza Biblia, że staniesz przed nie swoim Zbawicielem, ale przed swoim sędzią. Więc wejrzyj w siebie. Wejrzyj w swoje serce, czy doświadczyłeś momentu, w którym w to serce, w miejsce tego serca przyszło nowe, odświeżone, inne, bijące zupełnie innym rytmem Boże serce. To jest ta główna myśl.